Czy znasz przynajmniej jedną kobietę, która nie lubi orchidei? Phalaenopsis z 12 milionami okazów sprzedanych w Europie jest najpopularniejszą rośliną doniczkową. Ten typ orchidei jest uwielbiany przez tysiące kobiet. Jego kwitnienie może trwać 3-4 miesiące, dzięki czemu na zawsze podbija płeć piękną. Jednak nie wszyscy eksperci zgadzają się, aby trzymać te kwiaty w domu. Niektórzy postrzegają je jako energetyczne wampiry, a nawet uważają je za niebezpieczne dla naszego zdrowia. Czemu? Dowiesz się pod koniec tego filmu. Jest co najmniej 5 tajemnic dotyczących tych tajemniczych kwiatów, których do tej pory nie znałaś. Sekret pierwszy. Co mówią legendy? Od czasów starożytnych orchidea symbolizuje czystość, doskonałość, niewinność i harmonię. Według legendy mężczyźni ofiarowali ten kwiat swoim żonom, aby uspokoić ich nieufność. Kobiety były tak zafascynowane pięknem orchidei, że były gotowe wybaczyć swoim mężom nawet zdradę. Sekret drugi. Orchidea jest uważana za wampira. Zgodnie z zasadami Feng Shui, roślina ta nie nadaje się do użytku domowego. Chociaż wiele osób o tym nie wie, orchidea jest epifitem, rośliną żyjącą na innej roślinie. Rośnie na pniach drzew, z których pobiera składniki odżywcze. W ten sposób pasożytnicza roślina otrzymuje wszystko, czego potrzebuje. Mówi się, że pyłek z orchidei powoduje senność i spowolnione działanie. Z tego powodu ta roślina jest uważana za wampira energii. Często ci, którzy mają w domu dużo orchidei, narzekają na brak energii witalnej. Sekret trzeci. Jak uniknąć ich negatywnych działań? Eksperci Feng Shui zalecają uprawę storczyków w biurach, salach posiedzeń i miejscach publicznych. Zabrania się umieszczania orchidei w sypialni, bo dlatego rano budzisz się zmęczona. Sekret czwarty. Dla kogo jest ten kwiat? Orchidea jest kwiatem żeńskim, nie jest kompatybilna z męską aurą. Pod względem energii mówi się, że orchidea obniża libido mężczyzny i zapewnia mu czułość i kobiecość, których nie potrzebuje. Dlatego orchidea nie powinna rosnąć tam, gdzie mężczyzna spędza dużo czasu. Sekret piąty. Korzyści z orchidei. Mówi się, że orchidea przedłuża młodość i pozytywnie wpływa na zdrowie i nastrój kobiety. Roślina nadaje jej szczególny urok, absorbuje otaczającą ją negatywną energię i chroni ją. Uważa się, że wejście gościa ze złymi intencjami do pokoju ze storczykami powoduje u niego złe samopoczucie i niepokój. Dlatego nie powinnaś rezygnować z obecności tego uroczego kwiatu w swoim życiu. Wszystko, co musisz zrobić, to trzymać go jak najdalej od miejsca, w którym śpisz. Czy wiedziałaś o tych cechach orchidei? Napisz w komentarzach, co o tym myślisz. Wszystkiego najlepszego i jedynego pozytywnego wpływu storczyków.